Polski Cmentarz Wojenny Dżalalabad, ufundowany przez Rzeczpospolitą Polską. Czy w takim razie, jeżeli jest tak mało chrześcijan, czy ci chrześcijanie są w jakimś stopniu dyskryminowani? Krzyż, grób, ławeczki, stolik. Po dlaczego co? Stolik tutaj jest potrzebny? No właśnie. To jest pytanie. Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku z Kirgistanu i ten odcinek jest również dedykowany polskości. Ten odcinek pokaże Kirgistan, jego problemy, jego troski oczami Polaka. Jestem w gościnie u Adama. U Adama, który tutaj właśnie sobie mieszka, ma cudowny ogród, tam ma obserwatorium astronomiczne. Mam nadzieję, że będzie możliwość pokazania wam tego obserwatorium. Więc moi drodzy, zapraszam na niesamowitą podróż oczami Polaka, który tutaj jest już 11 lat. Łapeczka, ślad węglowy, dobre słowo na początek kierownikowi. I rzecz jasna, pamiętajcie, że później, pod koniec odcinka, dajcie dobre słowo bohaterowi naszego odcinka. Zaczynamy. Adam lubi orzechy. To są orzechy dzikie. To jest posiadłość. Tutaj mamy naszego bohatera dzisiejszego odcinka, który przedstawi nam Kirgistan. Dzień dobry. Dzień dobry. Adamie, witam serdecznie. Adamie, jak długo już jesteś w Kirgistanie? No, z 10 lat będzie. W tym roku byłem już 11 lat. 11 lat, kawał czasu. Opowiesz nam troszkę? No, trochę. Troszkę. Jak się uda. Jak się uda, dziękujemy bardzo. Moi drodzy, jeszcze przyszedł Janusz. Dzień dobry, Janusz. Witam. Janusz, 13 lat w Kazachstanie. Tak, i 5 na Ukrainie. I 5 na Ukrainie. I teraz jeszcze będzie tutaj Kirgistan. Kirgistan. No zaczynam dopiero 2 tygodnie, właśnie uczę się od nowa tej znowu rzeczywistości. Rzeczywistość. W nowych warunkach. Z Adamem przewodnikiem. Tak. Tak. Dobrze, mamy dwóch bohaterów, moi drodzy. Pytanie, co nie miara, więc będziemy męczyć jednego i drugiego. Panowie. Czy armatura taka łazienkowa tutaj w Kirgistanie jest tańsza? Droższa? Uważam, że to na pewno tańsza będzie. Tańsza. Ale jakoś? Na przykład jedna czwarta. Połowa. No ale cenę trzeba uzgadniać za każdym razem. Okay. I można się utargować nawet jedną czwartą mniej, jak podaje. Czyli zawsze bierzemy towar i idziemy się targować. No, ale lepiej targować. W Polsce już tak nie jest. Jak jest cena, to już ludzie nawet nie podają. No, w supermarkecie jest inaczej. No to tam już wszystko w komputerze jest, także cena jest znana. Ile żyję, to muszli klozetowej nie widziałam takiej malutkiej dla dzieci. Zobaczcie, to jest moja dłoń i muszla klozetowa dla dzieci. Ciekawe. Historia taka, że trzeba było kupić cebulę i podchodzę tam do straganu, tam kilku panów siedzi, Uzbeków, i na stołkach i rozmawiają. No, o czymś tam rozmawiają. No i zobaczyli mnie i zapytali się, czy ja jestem za Ukrainą, czy za Rosją. No ja odpowiedziałem coś takiego, ja nie jestem ani za Ukrainą, ani za Rosją. Jestem wolnym człowiekiem. I oni zamilkli. Nie było pożywki, bo jakbyś powiedział stronniczo, no to by się pożywili, a tak to widzisz. Tutaj lubią takie polityczne zagrywki. Można się wkopać. Być może jeden by zechciał mnie bić, a drugi by powiedział, że jestem szpionem na przykład. A to tutaj niebezpiecznie. Tak. Już nieraz mnie Gaj pytał, a może jestem szpionem? W sensie policja. Tak. A ja powiedziałem, nie jestem szpionem, tylko pracuję też w fundacjach i w szkole też pracuję, w szkołach polskich, nie polskich, tylko kirgijskich. I pomagasz też w domu starców? Tak, jeździmy do domu starców, no rzeczywiście pomagamy. Pomagacie, tak jak tutaj możemy. Społeczności lokalnej, prawda? Jak możemy. Tak jest.
Janusz, ciebie podpytam o problemy tutaj lokalne. Problemy są z tego, co rozmawiałem z naszymi parafianami, szczególnie tych, co z Włoszech przyjeżdżają. To główny problem to jest praca i właśnie wysokość zarobków. Oficjalnie się mówi, tak jak można wyczytać w internecie, że to jest jakieś 30-40 tysięcy somów na miesiąc. Czy to będzie, a w realu, to ile to będzie w złotówkę? 30 tysięcy to jest jakieś 1200 zł, to jest oficjalnie. No ale ludzie tutaj, nauczyciele zarabiają średnio 15 tysięcy, 12. Emerytury są około od 6... 500 zł? Nie, niecałe, to jest 10 400 zł niecałe. I to jest realna średnia wypłata, która jest tutaj w Kirgistanie. Ludzi pracujących, szczególnie tu na południu, przypuszczam, że Biszkek i większe miasto Osz, to te wypłaty będą wyższe. No te wioski, takie mniejsze miasteczka, niestety to rzadko dochodzi do 10 tysięcy somów, czyli do 400 zł. No to ciężko. To jest taki większy targ. Dobrze mówię, Adamie? Hurtowa. Cena. Targować jak najbardziej. Trzeba się targować. Trzech przyjechało, obcokrajowcy, skąd? Z Polski, bogaci. Ale jakie melony! Zobaczcie. Ojejku, ogromne. Zobaczcie, moja ręka. Moja ręka. Ogromne. Tam są jeszcze większe. A jakie arbuzy. Ogromne arbuzy. Chłopaki większe zakupy tutaj robią na targu, żeby na dłużej było. Jabłuszka. Ale jakie dobre ceny, trzeba przyznać. 100 somów to około 4, tak 60. Tak. Nie, Boże, to na a katorea? A nie, to już pradane. To już pradane. Znaju, patrzymy. Janusz, tutaj negocjacja. Tak. Proszę. Nie, po 25. Kilogram po 25, cały karton. Zobaczcie, jakie ładne jabłka. Poczekaj, Adam, bo te chcę sprzedać po 30. One są dużo ładniejsze. To prawda, że do Kazachstanu ściągali polskie jabłka? No oczywiście. Przede wszystkim ściągano tam z Gruzji, z okolicy do Uralska i w ogóle na zachodni Kazachstan, to przyjeżdżały no setki ton. Setki ton tych jabłek przyjeżdżało. Praktycznie kilka samochodów w tygodniu. Na samochód normalnie wchodzi 20 ton jabłek. Uralsk. To Uralska, to jest zachodnio-północny Kazachstan. One później były rozwożone na południe, czyli tam do Atyrału, ale również szły w stronę Kirgistanu i dalej. A przecież w Kazachstanie jest idealny ziemia do jabłek. Jest dużo jabłek, no same nazwanie dawnej stolicy, czyli Alma-Aty, to był ojciec jabłko. Almaty z jabłko, a ta, czyli dziadek, ojciec jabłko. Dzisiaj Almaty no nic właśnie nie znaczy, ale rzeczywiście dużo polskich jabłek tam. Ciekawe. W każdym realnie markecie można było kupić polskie jabłka w Kazachstanie. Były tańsze, były droższe? Droższe, ale jakościowo lepsze. Karton przejął, jedno jabłko już tego skonsumowane. I jakie smaku? Tam różne. Różne. Adamie, takie pytanie do ciebie. Z czym najczęściej przychodzą do ciebie ludzie lokalni? Często przychodzą, proszą na przykład o jedzenie. O jedzenie. No to ich zapraszam, dostają jedzenie. Proszą też, żeby na przykład otrzymać jakieś na przykład pieniądze. Na coś. No to różnie bywa. Na jakieś widzimisię. Z tymi butami, co mówiłeś, do biegania. Tak, to jedna parafianka przyszła, żeby kupić jej buty do biegania, ponieważ chce biegać. No, było to dosyć złożone. No i na razie to odłożyliśmy na później. Także... A dużo parafian? No, gdzieś z 80 będzie. 80 będzie. A czynnych parafian? Takich, no, którzy czynnie uczestniczą? No, w tym znaczeniu, że u nas parafianie też są po różnych wioskach i nie zawsze mogą uczestniczyć tam u nas w kościele na mszy świętej, to my jedziemy na przykład. Czyli co, jedziecie do wiosek i zbieracie i później zawozicie? Też przywozimy, ale i też tam organizujemy mszę świętą. Czyli parafianie głodni nie są, zawsze mogą liczyć na wasze wsparcie. Dokładnie, dokładnie. Janusz jest nowym nabytkiem parafii. Adam jest już tutaj ponad prawie 11 lat, moi drodzy. I oni tutaj służą jako misjonarze chrześcijańscy. Janusz, czy uważasz, że Kirgistan jest troszkę podobny do Kazachstanu? Masz takie troszkę odczucie, czy inny świat?
Jest zdecydowanie inne. Mogą mylić pozory w tym sensie, że no to jak dla nas Europejczyków wygląd twarzy czy oczu, ale i tradycje, niektóre kirgijskie język jest podobne. Ale życie jednak zdecydowanie na innym poziomie. Czyli Kazachstan jest bardziej nowy rozdział w twoim życiu. Zupełnie nowy rozdział. Tutaj bardziej już chyba nawiązanie, do krajów irańskich, do wszystkiego i ubiory. W Kazachstanie nie spotyka się tyle osób ubranych, tak, szczególnie kobiet zasłoniętych. A właściwie bardziej to tak już idzie w te Azji, tam Iran i tamte kraje. Zobaczcie, jak ładnie poukładane przyprawy. Ale to duszystej, da? Tak. A, patrzcie u was duszystej. 1500 kg. Duszystej to jest pieprz. Pieprz. Aha. Ale zapach. A 200 gram można? On ciężowy ocień, liniec. Nie. To jest ten, glina morska. On zostaje w Azji. Nie, to jak cukierek. Kanfieta. Dużo tego, dużo minerałów. To jest niesamowite, że cebula, na to też mówią łuk, a to przecież to jest szczypior. Tak, tylko to jest zielony łuk, czyli cebula. A, zielony łuk. Zielony łuk, bo jak mówię łuk, to będzie cebula, a to zielony łuk. Ale praktycznie dla nich bez różnicy, tak, ale zobaczcie, jakie to jest wszystko po prostu naturalne. No kto tutaj ładuje nawozy? A u was naturalne wsio, jak u was naturalne. No właśnie, nawozy są zbyt drogie, nie? Żeby te. Ciekawe, czy to schodzi w ciągu dnia. Przypuszczam, że większość tak. Schodzi, nie? Niektóre rzeczy chowają do chłodni i przynoszą, ale większość no, już się nie nadaje na drugi dzień do niczego. Proszę zobaczyć, jaki czosnek. Czosnek giganci, ale duży. O, moja ręka i czosnek. Ogromny. Imbir. Ojej. Chciał imbir jest? 400. Ogromny. Za kilogram 400. To 20 zł kilogram. Zobaczcie, co się stało. Stary wózek radziecki, sowiecki, dla dzieci. Tutaj malutkie dzieciątko sobie leżało. I tutaj mamuśka wiozła z ojcem. Ale trzeba zaznaczyć, że taki wózek, no to był rarytas kiedyś. Ile za worek będą chcieli? Ale nie wiem, czy worek będziemy kupowali. Dobra. Zobaczcie, ile ziemniaka. Przeszła łuże. Różowa. A co, ona lepsza? Wczesna chyba. Wcześniejsza. Smaku mogło być lepsze też. A tam jeszcze spraszył. A u was i sikulska, tak? Ałajska. Ty, 25 jak jabłka. Ty, jak jabłka kosztuje? Adam, jak myślisz, ile lat Kirgistan jest jeszcze tak by do Polski, porównując do Polski? Tak na twoje oko. Jeżeli by korupcja się poprawiła, nie byłoby korupcji, no to ja myślę 20-30 lat może. Edukacja tak samo, słaba. No, raczej tak. Czyli mają jeszcze dużo do nadrobienia. Ale znam szkoły, że edukacja już taka lepsza jest. A powiedz, bo ty też prowadzisz lekcje astronomii. Dobrze mówię? To są dodatkowe lekcje dla szkół, dla dzieci. Jak to działa? Raczej w szkołach udało się założyć koła astronomiczne. Bo ty jesteś hobbystą. Tak, jestem astronomem amatorem. No i przekładasz to na edukację. Tutaj będąc, po prostu próbujesz zaszczepić pasję w tych dzieciakach. Pokazać coś nowego, bo w szkole nie mówi się dużo o astronomii. I myślę, że to się udaje. I kto najwięcej nazbiera punktów, to jedzie na obóz astronomiczny na Isikulu. Super, czyli do północno z wschodniej części Kirgistanu, nad jezioro. Mam szkół 30. Które uczestniczą w tych zadaniach. I to nie ma znaczenia, czy chrześcijanie, czy muzułmanie. To są przede wszystkim muzułmanie. I no, szczególnie ze szkół takich radykalistycznych. Trzeba zaznaczyć, że jest to Kirgistan, to kraj muzułmański, prawda? Tak, dokładnie. Ile jest procent chrześcijan? Ojejku. Chyba 1% nie będzie. Połowę procenta może. No to teraz nasuwa mi się pytanie, Adam. Czy w takim razie, jeżeli jest tak mało chrześcijan, czy ci chrześcijanie są w jakimś stopniu dyskryminowani?
Właściwie dyskryminacji nie ma. To jest wolność religijna. Inaczej by było w Kazachstanie, inaczej w Uzbekistanie, a w Tadżykistanie to już to w wyznawaniu chrześcijaństwa by było po prostu, trudno by było wyznawać. Czyli w Kirgistanie jest naprawdę wolność? Nie czujesz żadnych takich presji ze strony na przykład rządu politycznej? Tak, państwo organizuje spotkania dla wszystkich religii. Ja też w takich spotkaniach uczestniczyłem nieraz. I też mówią, jeżeli są jakieś kłopoty, jakieś na przykład niebezpieczeństwa ze strony muzułmanów, żeby to mówić. A to były dzieci muzułmańskie, niszczyły naszą gablotę przy drodze. Po prostu chrześcijańską. Tak, wyżywały się. Dyrektorka oceniła to jako terroryzm i zajęła się tym milicja, prokuratura, no i służby wewnętrzne. Czyli zrobili bardzo szybko porządek. Szybko porządek zrobili. A czy dzieci na swój sposób też zawalczyły? Oni nie mogli zawalczyć, ponieważ to były dzieci uzbeckie, a ich sądzili Kirgizi. Także między Uzbekami a Kirgizami no jest cicha wojna. W 2010 roku była wojna domowa między Kirgisami a Uzbekami. Jeżdżamy na obiad. Na plebanii. No taka plebania to wiesz. Plebania, dom. Tutaj Andrzej, który pracuje już 17 lat i pani, która sprząta i przygotowuje posiłki, również pracuje 17 lat z korzeniami polskimi z zachodniej Ukrainy ówcześnie, aktualnie. A ówcześnie historycznie oczywiście rzecz jasna z Polski. Proszę. No właśnie, tutaj zobacz, jest Akademia Barcelony. Co to za przedsięwzięcie? Przedsięwzięcie Barcelony, która tutaj zbudowała dla Kirgistanu. Dla młodych ludzi. Taką, dla młodych ludzi. Boisko sportowe. Ale to jest w ogóle wielkie przedsięwzięcie, bo zobacz, tutaj jest tak, stadion kryty, boisko otwarte, budynek, ogromne, prawda? Czy w Kirgistanie w takim razie futbol jest sportem znanym? I takim powiedziałbym, że młodzi ludzie do niego się garną? Myślę, że tak. A teraz ogólnie w Kirgistanie takim narodowym sportem jest gra kozą? Tak. No, ona jest dosyć taka okrutna. Miejsce wyjątkowe na mapie miasta związane z Polakami. To jest pomnik upamiętniający Polaków, którzy byli tutaj w 1942 roku. Tutaj się gromadziła armia Andersa. Oni przychodzili tutaj z całego rejonu Rosji, Syberii. Często bardzo schorowani, wycieńczeni i tutaj znajdowali wsparcie. Uciekali po prostu. Nie, oni wiedzieli, że tutaj się gromadzi armia Andersa, ponieważ Stalin na to pozwolił. I tutaj jest symboliczny taki pomnik. Wyjdziemy. Tych Polaków, którzy tutaj umarli. Oni nie zginęli. Polski cmentarz wojenny. Dżalalabad. Ufundowany przez Rzeczpospolitą Polską staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która także sprawuje nad nim opiekę. Czyli na tym miejscu, gdzie teraz stoimy, nie było cmentarza. Może jakiś grób był, ale przed 2010 roku było tutaj wysypisko śmierci. A cmentarz był, można zobaczyć, gdzie te domy, które tutaj są. W tym miejscu był cmentarz polski, ale zamieszkali tutaj Kurdowie, wybudowali mieszkania, groby zrównali z ziemią i teraz żyją tutaj. Mhm. I w 2010 roku został wykonany ten pomnik. Jest tutaj tablica 96 osób, którzy tutaj... Które zapisały się na kartach historii. Tak, zaraz tutaj sobie... umarli. Okej, okay, zobaczmy, kogo tu mamy. Stanisław Szuba, nazwiska jakieś: Liwiński, Trzecki, Tymiński, Waleski, Węc, Wit, Wójcik, Zaborowski, Zgód. No,
Puczko. Ojejku, to takie na Podlasiu znane. Myszak, Nowak, Łukowski, Wiktor, Hebda, Jakus, Janyska, Jaworski. Jak te nazwiska się troszkę pozmieniały. Bielecki, Bulak, Chaus, Hołomiczek, Chudacz, Czynciel, Dobiasz, Donatek. Takie nazwiska niby polskie, ale nie polskie troszkę. Gawrylczyk. No widać, że troszkę się pozmieniały. Ale tutaj widać też stary cmentarz. Tu spoczywają Polacy. 96 żołnierzy Armii Polskiej generała Władysława Andersa i osoby cywilne, byli jeńcy, więźniowie sowieckich łagrów, zmarli w 1942 roku w drodze do ojczyzny. Cześć ich pamięci. Wkraczamy na cmentarz. Tutaj Adam, uważaj. Aj! Włam na cmentarz, zadałem. Teraz sobie zobaczymy. Tutaj jest... To są groby. Tak. Część muzułmańska, ale tam widziałem krzyże, więc przejdźmy się jeszcze tam na drugą stronę za chwilkę. Zobaczymy, jak tutaj te... To zobaczcie, tutaj wszędzie prawdopodobnie... Ojejku, tutaj wszędzie są groby. No i niestety, bądź niestety, Kirgizi, muzułmanie, nie dbają tak o groby. Jak widać. Nie dbają. Coś uda się zobaczyć na tabliczce? To jest 59 rok. 59, tak. Shakir Kazi. 1964 rok. Czyli ty jesteś 63 rocznik. Tak, 63. Jak moja mama praktycznie. Tak? Tak. Też 63? Tak jest. Duży kontrast. Ogromny. To można jeść, ale to podejrzewam, że to jest gorzki. No to cmentarny, to wiesz, tak. to koniecznie tak. Trzeba spróbować. Tak. Ale co to są orzechy? Tak, no wiesz. No, to jest, jak zjesz takiego orzecha, to masz plus 10 lat do życia. Tak. No, ale on jest twardy. No tak. 1946. Mhm. 46, 76. I tutaj płynnie wchodzimy w groby prawosławnych, prawosławia. Które są już obgrodzone. Tak, tutaj już ewidentnie widać, że kult pielęgnowania grobu jest znacząco na wyższym poziomie niż tutaj u sąsiadów muzułmanów. Co prawda też wiele grobów wymaga renowacji, ale już to wygląda, powiedziałbym, nieco lepiej. Jest tu stare zdjęcie, naprawdę takie stare. Zastanawiam się nad jednym. Jak to jest w obrządku tutaj chrześcijańskim? Jak ktoś umiera, to za pogrzeb rodzina płaci? Raczej pieniędzy nie bierzemy, bo jednak są biedni. No, oni mają jakąś tak, jeżeli zgłoszą do opieki, to otrzymują jakieś tam wsparcie. Tak, ale pieniędzy nie, ja za żaden pogrzeb nie brałem. Mhm. Ale jak prowadziłem pogrzeb, no to biorą pieniądze przedstawiciel cmentarza. Cmentarza, za miejsce tak, tutaj tak, na cmentarzu. I słyszałem, że tam na nowym cmentarzu nawet 50 tysięcy somów biorą za miejsce. 50 tysięcy somów, no to będzie Ostapieńko Maryja, 2003 rok, zmarła, prawie jak Ostapczuk. Bardzo prawdopodobne, że po prostu to nazwisko ewoluowało z czasem, ze względu na język, kulturę. Tutaj takie prowizoryczne siedzenie. Na ziemi. Słucham? Ich czas przeminął na ziemi. Ich czas przeminął na ziemi, tak jest. Niesamowite. Moi drodzy, jak myślicie, co symbolizują te wieżyczki tutaj na cmentarzu? Czy mają jakąś głębszą symbolikę, czy po prostu są takim ala nagrobkiem, w takim stylu po prostu stawiano nagrobki? Może ktoś z was będzie bardziej w temacie obeznany, więc dajcie znać w komentarzach. Czy ogólnie na cmentarzu dochodzi do aktów wandalizmu?
dochodzi. Zobaczmy, tutaj jest coś takiego. Było, co można było wydobyć tutaj, jakieś żelastwo, to oni wydobyli i sprzedali to. A często to idzie na alkohol. A jeszcze kiedyś miałem też taką, taką historię. To było w Zambii. Też ojciec Andrzej opowiadał o czymś takim, że na przykład jak świeżo chowają daną osobę, ona jest ładnie ubrana, no to przychodzą wieczorem, rozkopują, zabierają ubranie. Czy takie rzeczy, do takich rzeczy tutaj też... Raczej nie. Raczej już nie ruszają ciała, nie odkopują. Bo można powiedzieć, że jesteś misjonarzem? Dokładnie. Jesteś misjonarzem. Jak to jest? Ty jako misjonarz wybierasz kraj, czy ten kraj po prostu odgórnie wybiera ciebie i nie masz już wyboru? Bo to jest taka trochę dla mnie ciekawostka, przyznam szczerze. No, myślę, że kraj ten wybrał mnie. Kapłan, który wcześniej tutaj pracował, zachorował i mój przełożony szukał na miejsce jego. A gdzie byłeś wcześniej? W Warszawie. W Warszawie, w Polsce. Tak, no i nawet uczyłem w szkołach dosyć długo. A powiedz, gdyby zadzwonili, powiedzieli, Adam, potrzebujemy cię w Sudanie. To bym pojechał. Byś pojechał. Na pewno. Jest przymus? Na przykład nie chcesz po prostu lecieć, załóżmy, do Nigerii, bo wysyłają cię tam. No i możesz powiedzieć, przepraszam, ale no, nie, do Nigerii nie chcę, z takiego powodu. Możesz się przeciwstawić. Tak, mogę powiedzieć, że nie chcę, ponieważ nie lubię tamtego miejsca i nie pojadę. My jesteśmy wolnymi ludźmi, chociaż też mi obowiązuje posłuszeństwo. Jeżeli kochasz ludzi, kochasz Boga, to będziesz posłuszny. Ale jeżeli nie kochasz, to chociażby wykonywał wszystko, co chcieli, to i tak nie będziesz posłuszny. Uważasz, że... Bo teraz jest kryzys, brakuje młodych ludzi na kapłanów, prawda? Na misjonarzy. Uważasz, że z biegiem czasu poprawi się ta sytuacja? Podejrzewam, że tak. Jak na czujesz? Razie, no, myślę, że to jest taki czas oczyszczenia i też kościoła. A na pewno Pan Bóg da nowe powołania. Jestem przekonany. A żeby być misjonarzem, teraz to już kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Co trzeba zrobić? Po prostu, jak coś takie pragnienie się pojawi, pielęgnować to. No i prosić na przykład swoich przełożonych, czy w swojej parafii może też posyłają świeckich na misję. Można pojechać na misję jako wolontariusz. Tutaj przyjeżdżają wolontariusze? Przyjeżdżali i z Polski, i z Anglii. Polianiczko, tak. Niesamowicie bardzo lubię oglądać fotografie po prostu na cmentarzach. I jak ktoś jest dłużej na kanale, no to wiesz, że praktycznie w każdym kraju, w którym witam, no to witam na cmentarz. No i czasami się zdarza tak, że z tych cmentarzy mnie wyrzucają. No bo wiesz, no bo co? Przychodzisz na cmentarz muzułmański, delikwent z plecakiem i od razu gdzieś tam ktoś tam dopatrzy i mówi, co ty tutaj robisz? Mm-hmm. A ja uważam, ja wychodzę z założenia, że na cmentarz może wejść każdy, niezależnie od religii, narodowości. Dlatego też wchodzę na wszystkie cmentarze. Niezależnie, czy można, czy nie można. A ty uważasz, że chrześcijanin może wchodzić na cmentarz muzułmański? Myślę, że tak. No właśnie, no nie ma przeciwwskazania. Nie ma najmniejszego problemu. No właśnie, ja też im tak zawsze tłumaczę. Myślę, że też modlitwa za nich też jest skazana. Dosyć ważna. U nas w Polsce Klaudia, ale zdjęcie no to trochę już takie sfatygowane. Ale wciąż... A przez 11 lat, jakie były przychodzące do głowy największe trudności? Na przykład, jak była pandemia, miasto było odizolowane od świata, nie można było wychodzić z miasta, no i nikogo nie wpuszczali do miasta. I parafianie też nie mogli przychodzić do kościoła, tylko ci, którzy blisko mieszkali. No nie mogli się gromadzić. To wszyscy wiemy, jaka była sytuacja. Tak. No i taka samotność dosyć duża. Trzeba mieć dosyć dużą
odporność. Taki styl, nie wiem, taki dość ciekawy styl, ja pamiętam jak byłem młodszy. Wiesz, taki wąs połączony z brodą wyglone. Tak, tak. Może ja sobie takie coś zrobię? Śmiesznie bym wyglądał. Taka bardziej pasuje. No, taka wiesz, trochę ten... Bardziej taka podróżnicza. Podróżnicza, właśnie. O, słuchajcie, podróżnicza broda. Ja też niedawno... Zgoliłeś? Tak, miałem brodę, no, widzisz. Trochę lat chyba. 20 lat miałem. 20 trochę? To długo. Tak, ale tutaj... Jakoś odechciało mi się brody. No tak. A akty wandalizmu, oprócz tego, że rozkradają, wiesz, żelastwo, niszczenia pomników, przewracanie krzyży? No to też mogą podpalić cmentarz i wszystko spłonie, no groby zostaną. No niestety, będąc w polskiej wsi w Kazachstanie, tego typu sytuacje niestety się zdarzały i zdarzają wciąż z tym Polacy tam walczą. Dokładnie. To jest przykre. Krzyż, grób, ławeczki, stolik. Po dlaczego co? Stolik tutaj jest potrzebny? No właśnie. To jest pytanie. Rocznica na przykład śmierci tego człowieka, no rodzina przychodzi i tutaj jedzą. Biesiadują. Tak. No, to jest taka tradycja i często też wódeczkę wypiją. Za zdrowie zmarłego. Za zdrowie zmarłego. Trochę taka alegoria na zasadzie, że z osobą, która odeszła, biesiadujemy. Ale tutaj na parafialnym ogrodzie macie naprawdę ogromną ilość ziół i owoców. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Od pomidorów poczynając, granaty, kiwi. I figi też były. Adam, pokażesz nam obserwatorium astronomiczne? To chodźmy. To jest tutaj taka buda, niby strzelnica. Tam jest teleskop astronomiczny. Idziemy. Trzeba się wdrapać. Aha, w ten sposób. Ręczna automatyka. No tak. Skąd zamiłowanie do astronomii? Już od dziecka? Od dziecka, od 7 klasy szkoły podstawowej. Adam, no trzeba powiedzieć, że to jest profesjonalny sprzęt. No ale tutaj już można sobie spokojnie poobserwować i porobić zdjęcia. Podłącza się komputer? Tak, tutaj ustawiam komputer. Czy tutaj przyprowadzasz uczniów i uczysz ich właśnie na teleskopie astronomii? Przychodzili uczniowie z nauczycielami z tych szkół, bo oni też są ciekawi, jak można zbudować obserwatorium i szkoły są bardzo zainteresowane. Tutaj przez astronomię można bardzo dużo zrobić i dotrzeć do wielu ludzi. Na zakończenie odcinka, moi drodzy, zawitajmy tutaj do malutkiego kościółka. To jest kaplica. No, nawet się mieściło 50-60 osób bywało. A może i nawet więcej. Dobrze, Adamie. Co byś chciał przekazać światu na koniec naszej rozmowy? Czy coś przychodzi do głowy? Żebyście szukali w swoim życiu dobra, piękna, szczęścia, żebyście się spełniali w tym, co robicie. Żebyście nie żyli w jakimś tam na przykład nienawiści, ale w radości. A to daje człowiekowi spotkanie z Bogiem. I dużo energii dobrej. Bardzo dziękuję, Adamie. Wszystkiego dobrego.